Jeśli spodoba Ci się Tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Jeremias Gotthelf, czarny pająk, część ósma. Złe psy skakały dookoła niego, na ręce siedział mu soku. Przy siodle wisiała kopia, koń wesoło wierzgał. Załoga zamku przyglądała się jego wyruszeniu z nawpół złośliwą uciechą. Na no wpół z lękiem, mając w pamięci nocną straż na barhegenie, gdzie moc świeckiego ręża tak haniebnie zawiotła w spotkaniu z takim przeciwnikiem. Rycerz jechał brzegiem odłowego lasu w stronę najbliższej zagrody, bystrym okiem rozglądając się poza i ponad siebie. Gdy ujrzał dom oraz kręcących się przy nim ludzi, zawołał psy, odsłonił głowę sokoła – Sztylet luźno tkwiący w pochwie zabrzeczał. Kiedy soku zwrócił oślepione oczy na rycerza, gotowy na jego skinienie, zerwał się z jego pięści i poszybował w górę. Psy, które przybiegły, zawyły i ze schowanymi pod siebie ogonami uciekły. Bezskutecznie rycerz gonił je i nawoływał, nie zobaczył już ich więcej. Wtedy zawrócił w stronę ludzi, chcąc zasięgnąć języka. A oni przystanęli i czekali, dopóki nie zbliżył się do nich. Wówczas straszliwie krzyknęli i uciekli w głąb lasu i przełęczy, gdyż na hełmie rycerza siedział czarny pająk nadnaturalnej wielkości i zjadliwymi ślepami rozglądał się złośliwie dookoła. Rycerz, nie wiedząc o tym, nosił na sobie to, czego szukał. Pałając gniewem, wołał ich. Jechał za ludźmi krzycząc coraz ścieklejszym głosem, jadąc coraz bardziej szaleńczo, wrzeszcząc coraz okropniej, dopóki wraz z koniem nie runął ze skalnej ściany na dół w dolinę. Tam znaleziono jego hełm i jego ciało. Nogi pająka przebiły się przez hełm aż do mózgu rycerza, rozniecając w nim straszliwy pożar, dopóki nie zakończył życia. Wtedy dopiero blady strach padł na zamek. Rycerze zamknęli się w nim, a mimo to nie czuli się bezpieczni. Szukali duchowego oręża, ale przez długi czas nie mogli nikogo znaleźć, kto by umiał i śmiał ich poprowadzić. W końcu jakiś daleki klecha dał się skusić pieniędzmi i słowem. Przybył i chciał uzbrojony w święconą wodę oraz święte wersety ruszyć na nieprzyjaciela. Zamiast jednak wzmocnić się w tym celu modlitwą i postem, ucztował od wczesnego ranka z rycerską drużyną, nie skąpił sobie pucharów i raczył się pieczystym z jelenia i niedźwiedzia. Wiele przy tym plutł o swoich duchowych zwycięstwach, a rycerze znów o świeckich. Kielichów sobie nie żałowano, a o pająku zapomniano. Raptem całe życie zamarło. Ręce zastygły przy pucharze lub widelcu, usta się rozdziawiły, znieruchomiały oczy, wlepiły się wszystkie w jedno miejsce. Tylko komtur wychylił swoją czarę i snuł opowieść o bohaterskich wyczynach w kraju pogan. Na jego głowie zaś siedział ogromny pająk i gapił się na rycerski stół, ale komtur go nie czuł. Wtem żar począł mu się rozlewać po mózgu i krwi. Komtur krzyknął przeraźliwie. Ręką sięgnął ku głowie, ale pająka już tam nie było. W niesamowitym pośpiechu przebiegł wszystkim rycerzom po twarzach. Nikt nie mógł się przed nim obronić. Jeden po drugim wrzeszczeli, trawieni żarem, a pająk gapił się z włosiny klechy na ogólną zgrozą. Pucharem, który... Nie chciał wysunąć się z ręki klechy, chciał ten ugasić pożogę, która z głowy przenikała mu do szpiku kości. Ale pająk oparł się tej broni i tylko gapił się ze swego tronu na chaos, dopóki ostatni rycerz nie wydał ostatniego jęku oraz ostatniego tchnienia. W zamku pozostało przy życiu tylko niewiele sług, którzy nigdy nie najgrywali się z chłopów. Oni właśnie opowiadali, jak strasznie się to odbyło. Ale przekonanie o słuszności kary, jaka spotkała rycerzy, nie pocieszyło chłopów. Strach przybierał coraz większe, coraz potworniejsze rozmiary. Niektórzy próbowali ucieczki, jedni chcieli opuścić dolinę, ale właśnie ci stawali się ofiarą pająka. Znajdowano ich zwłoki na drodze. Inni uciekali w wysokie góry, ale pająk był tam przed nimi. A gdy uważali się za ocalonych, pająk siedział im na karku albo na twarzy. Potwór stawał się coraz złośliwszy, coraz bardziej diabelski. Już nie zaskakiwał z nienacka, nie piętnował niepostrzeżenia śmiercią, lecz siedział przed człowiekiem w trawie. Wisiał nad nim na drzewie, wlepiając weń zjadliwe ślepia. Wówczas Człowiek uciekał, co sił w nogach, a gdy bez tchu przystawał, pająk siedział przed nim, łypiąc zjadliwymi ślepiami. Jeśli człowiek znów podrywał się do ucieczki i ponownie musiał zwolnić kroku, pająk znów siedział przed nim i dopiero gdy człowiek nie mógł już uciekać, wówczas pająk lazł powoli w jego stronę i zadawał mu śmierć. Wtedy... Nie jeden z rozpaczy usiłował stawiać opór, i próbując, czy nie uda mu się pająka zabić, ciskał cetnarowe głazy na niego. Gdy siedział przed nim w trawie, rzucał weń kłody, topory, ale wszystko było daremne. Najcięższy kamień nie zniósł pająka, najostrzejszy topór nie skaleczył. Pająk niepostrzeżenie siadał człowiekowi na twarzy, niepostrzeżenie przyłaził do niego. Wówczas Spełzły wszystkie nadzieje, i rozpacz zapanowała w dolinie i szerzyła się w górach. Potwór oszczędził do tej pory tylko jeden, jedyny dom. Nie zjawiwszy się w nim ani razu był to dom, gdzie mieszkała Krystyna. Dom, skąd porwała dzieciątko. Jej własnego męża pająk dopadł na samotnej łące. Tam znaleziono jego zwłoki w okropnym stanie. Rysy jego twarzy były wykrzywione bezgranicznym bólem, jak u nikogo dotąd. Mąż jej padł ofiarą jego najokropniejszego gniewu. Mężowi zgotował najgorsze spotkanie, ale nikt nie widział, jak się to stało. Do tego domu pająk jeszcze nie wszedł. Czy chciał go zachować na ostatek, czy też cofał się przed nim, tego nikt nie odgadnął. Trwoga jednak panowała tam nie mniejsza niż gdzie indziej. Owa pobożna kobiecina wyzdrowiała i nie lękała się o siebie, leży za to ogromnie o swego zasnego chłopczyka i jego siostrzyczkę. Czuwała nad nimi dzień i noc, a poczciwa babcia dzieliła z nią troski i czuwanie. Wspólnie. Modliły się do Boga, aby dozwolił im mieć oczy otwarte do stróżowania, aby je oświecił i krzepił gwoli ocalenia niewinnych dziatek. Nieraz zdawało im się, gdy tak czuwały przez długie noce, że widzą pająka, jak błyszczy i lśni w ciemnym kącie, jak gapi się przez okno. Wówczas wielki ogarniał je strach, gdyż nie wiedziały, jak chronić dziadki przed pająkiem – i tym żarliwiej prosiły Boga o radę i wsparcie. Miały przygotowany przeróżny oręż pod ręką, ale gdy usłyszały, że kamień traci swój ciężar, a topór ostrość, odłożyły te narzędzia. Wtedy matce zaczęła się nasuwać coraz wyraziście i coraz żywiej myśl. Gdyby ktoś odważył się pająka schwycić ręką, wówczas zdołałby go pokonać. Ale słyszała też o ludziach, Którzy, gdy kamień i nic nie zdziałał, usiłowali pająka zgnieść ręką, jednak bezskutecznie. Straszliwy prąd ognia, przeszywający rękę i ramię, gasił wszelką siłę i przyprawiał serce o śmierć. Również ona miała wrażenie, że nie zdołałaby pająka zgnieść, ale chyba mogłaby go wziąć do ręki, a Bóg doda jej na tyle sił, aby gada gdzieś zamknąć, unieszkodliwić. Nie jeden raz słyszała, że znające się na rzeczy ludzie zamykali duchy w jakiejś dziurze w skale albo w drzewie i dziurę tę zabijali gwoździem, a dopóki tego gwoździa nikt nie wyciągnął, duch musiał siedzieć zaklęty w dziurze. Coraz bardziej nagliła ją myśl, aby próbować tego samego. Wywierciła dziurę w słupie, znajdującym się najbliżej jej prawej ręki, gdy Siadała przy kołysce, wyciesała kołek, szczelnie zatykający otwór, poświęciła go święconą wodą, położyła na podorędziu młotek i teraz modliła się dzień i noc do Boga o siłę do wykonania zamiaru. Ale nieraz ciało było silniejsze od ducha i ciężki sen morzył jej oczy. Wówczas widywała we śnie pająka, łypiącego na złote kędziorki jej syneczka. Zrywała się wtedy ze snu i ręką, dotykała kędziorków, ale nie było tam pająka. Na twarzyczce synka widniał uśmiech, jakim uśmiechają się dzieciątka, gdy we śnie widzą swego anioła. Matce zaś skrzyły się we wszystkich kątach zjadliwe ślepia pająka i sen omijał ją na długi czas. Tak też kiedyś po wytrwałym czuwaniu zmógł ją sen i otoczył gęstą nocą. Zdawało jej się wtedy, że bogobojny kapłan, zmarły przy ratowaniu jej dzieciątka, spieszy z jakiejś nieskończonej dali i woła do niej: Niewiasto, zbudź się, nieprzyjaciel się zjawił! Po trzykroć tak zawołał i dopiero za trzecim razem wyrwała się z ciasnych węzłów snu. Ale gdy z trudem uniosła ciężkie powieki, ujrzała jak pająk nabrzmiały jadem. Wolno kroczy po łóżeczku ku twarzy syneczka. Wówczas pomyślała o Bogu i szybką ręką sięgnęła po pająka. Ognisty prąd popłynął z pająka zacnej matce poprzez rękę i ramię, aż w głąb serca. Ale matczyna wierność i macierzyńska miłość zacisnęły jej dłonia do wytrwania. Bóg dodał sił. Wśród tysiąckrotnych, straszliwych cierpień, wypchnęła pająka jedną ręką do przygotowanej dziury, drugą wsadziła kołek i mocno przybiła go młotkiem. W dziurze zaszumiało i zakotłowało się, jak gdyby wichura wadziła się z morzem, dom zaczął się w posadach, ale kołek mocno trzymał. Pająk był więziony. Zacna matka zaś cieszyła się, że ocaliła swoje dzieciątko, podziękowała Bogu za jego łaskę, po czym skonała tą samą śmiercią, co wszyscy. Ale jej matczyna wierność uśmierzyła jej boleść i aniołowie zaprowadzili jej duszę przed tron Boga, gdzie przebywają wszyscy bohaterowie, którzy narażali życie dla innych, którzy dla Boga i swoich najbliższych ryzykowali wszystko. Teraz... Czarna śmierć się skończyła. Spokój i życie wróciły w dolinę. Od tej pory nie widziano już czarnego pająka, gdyż siedział uwięziony w owej dziurze, gdzie jeszcze teraz przebywa. Co, tam, w tym czarnym słupie? krzyknęła Kuma i zerwała się jednym susem, jak gdyby siedziała na browisku. W izbie miała właśnie miejsce pod słupem, i teraz piekły ją plecy. Kręciła się, oglądała za siebie, otrzepując się ręką tu i tam i nie mogła pozbyć się strachu, że czarny pająk siedzi jej na karku. Również pozostałym ścisnęło się serce, gdy dziadek umilkł. Nastało wielkie milczenie. Nikt nie śmiał pokpiwać, a przytakiwać też nikt nie miał ochoty. Każdy wolał poczekać na pierwsze słowa kogoś innego aby do nich dostosować własne zdanie. W ten sposób nie wyrwie się z czymś niepotrzebnym. Wtem przybiegła położna, która wołała ich już parokrotnie, ale nie otrzymała odpowiedzi. Twarz jej pałała wypiekami, jak gdyby pająk po niej łaził. Zaczęła gderać, że nikt nie chce przyjść, choćby wołała bardzo głośno. To jest to przedziwna sprawa. Gdy się ugotowało jadło, nikt nie przychodzi do stołu. A gdy wszystko już nie będzie takie smaczne, wówczas będzie to jej wina. Ona dobrze wie, jak to bywa. Tak tłustego mięsa, jakie jest w kuchni, nie da się jeść, gdy wystygnie. Jest to wielce niezdrowe. Teraz ludzie się ruszyli, ale bardzo się ociągając. I nikt nie chciał pierwszy stanąć w drzwiach. Dziadek musiał zrobić początek. Nie był to tym razem zwykły obyczaj, który nie pozwalał okazywać, że nie można się doczekać posiłku. Było to wahanie, jakie ogarnia wszystkich, gdy stanął przy wejściu do jakiegoś strasznego miejsca. A przecież w izbie nie było nic strasznego. Jasnym blaskiem świeciły na stole ponownie napełnione piękne butle wina. Pyszniły się dwie połyskliwe szynki, ogromne pieczenie cielęce i baranie dymiły, a pośród tego leżały świeże chałki i między to wszystko wciśnięto jeszcze talerze z tortami oraz talerze z ciasteczkami trojakiego rodzaju. Nie zabrakło również dzbanuszków ze słodzoną herbatą. Był to zatem piękny widok, a jednak mało zwracano na nie uwagi, Wszyscy bowiem rozglądali się niespokojnym wzrokiem, czy z jakiego kąta nie buśnie pająk, lub nie gapi się na nich zjadliwymi ślepiami z przepysznej szynki. Nie było go nigdzie widać, a jednak nikt nie prawił zwyczajowych komplementów w rodzaju, co też sobie wyobrażają, jeszcze tyle nastawiać. Kto miałby to zjeść? Już i tak każdy podjadł że za dużo lecz wszyscy tłoczyli się przy dolnym końcu stołu. Nikt nie chciał pójść bliżej. Daremnie proszono gości dalej, wskazując puste miejsca. Stali jak przygwożdzeni. Daremnie ojciec noworodka nalewał i wzywał, aby przyszli i wypili na zdrowie. Przecież szklanki są pełne. Wreszcie wziął kumę pod rękę i rzekł. Bądź ty mądrzejsza i daj przykład. Ale... Kuma oparła się wszystkimi siłami, a miała ich niemało i krzyknęła: Nawet za tysiąc funtów nie siądę tu na górze. Mrowi mi się coś po plecach, tam i z powrotem, jak gdyby mnie ktoś łaskotał pokrzywami. Gdybym siedziała pod tym słupem bez ustanku, czułabym tego okropnego pająka na karku. To twoja wina, dziadku, odezwała się babka. Czemu poruszasz takie sprawy? Nic to dzisiaj już nie da, a może zaszkodzić całemu domowi. A gdy kiedyś dzieci przyjdą ze szkoły i będą płakać i skarżyć się, że inne dzieci wypominają im, że ich babka była czarownicą i została zaklęta w słupie, będziesz miał za swoje. Bądź spokojna, babko, odparł dziadek. W dzisiejszych czasach ludzie zapominają o wszystkim i niczego długo nie przechowują w pamięci, jak bywało niegdyś. Chcieli się ode mnie dowiedzieć o całej sprawie to i lepiej, że od razu usłyszą prawdę, niż żeby sami coś zmyślili. Prawda naszemu domowi nie przynosi ujmy. Ale chodźcie i siadajcie. Popatrzcie, sam usiądę przy tym kołku, wszak siedziałem pod nim już wiele tysięcy dni bez trwogi lęku, i dlatego też bez ryzyka. Tylko wówczas. Gdy powstawały we mnie złe myśli, którymi diabeł mógłby się posłużyć, miałem wrażenie, że coś mruczy za mną. Jak mruczy kot, gdzie się z nim zadać i głaskać go po grzbiecie, pieścić się z nim, i coś mi dziwnie i niezwyczajnie chodziło po plecach. Poza tym jednak pająk zachowuje się cichuteńko, i dopóki tu na zewnątrz nie zapomina się o Bogu, pająk musi w środku czekać. Wtedy goście nabrali odwagi i usiedli, ale całkiem blisko. W stronę dziadka nikt się nie posunął. Teraz ojciec noworodka mógł wreszcie zająć się częstowaniem. Nałożył sąsiadce ogromny kawał pieczeni na talerz. Sąsiadka odkroiła kawalątko i na talerzu sąsiada złożyła resztę, zsuwając ją kciukiem z widelca. Tak więc ów kawał pieczystego krążył dookoła, aż wreszcie ktoś orzekł, że chyba go zatrzyma, gdyż jest tego jeszcze więcej tam, gdzie był pierwszy kawałek i teraz nowy płat mięsiwa rozpoczął wędrówkę. W czasie, gdy ojciec noworodka nalewał i nakładał pieczeń, a goście mówili mu, że ma on dzisiaj ciężki dzień. Położna krążyła ze słodką herbatą, suto przyprawioną szafranem i cynamonem, częstując wszystkich i pytając, kto lubi herbatę, niech się tylko odezwie, staczy jej dla każdego. A kto zgłosił, że ma ochotę, temu wlewała herbatę do wina, mówiąc, ona też lubi herbatę. Dużo lepiej znosi się wówczas wino, nie powoduje ono bólu głowy. Wszyscy Jedli i pili, ale ledwie minął gwar, jaki zawsze powstaje, gdy ludzie zbierają się do nowych dań, znów zapadła cisza i twarze poważniały. Znać było, że myśli wszystkich zajęte są pająkiem. Nieśmiało i ukradkiem oczy zerkały na kołek za plecami dziadka, a jednak każdy cofał się przed potwornym nawiązaniem rozmowy na ten temat. Wtem Kuma głośno krzyknęła i niemal spadła z krzesła. Mucha przebiegła przez kołek. Kuma myślała, że czarne nogi pająka grzebią się z dziury i ze strachu zatrzęsła się na całym ciele. Nawet nie wyśmiewano się z niej. Jej przerażenie stanowiło wystarczający pretekst, aby od nowa wszcząć rozmowę o pająku. Kiedy bowiem jakaś sprawa nas poruszy, nie otrząśniemy się z tego tak prędko. Ale posłuchaj, że kuzynie, odezwał się starszy Czy pająk od tamtej pory nigdy nie wyszedł z dziury, tylko cały czas w niej siedzi od tylu setek lat. Ech – rzekła babka, lepiej byłoby milczeć o tej historii, wszak gadaliście o niej całe popołudnie. Ejże, matko, podjął kuzyn, dajże swojemu staremu mówić. Zabawił nas, a nikt wam tej sprawy nie wypomina. Przecież nie pochodzicie od krystyny. I nie odwiedziesz naszych myśli od tamtej sprawy, jeśli nie pozwolisz nam o niej mówić. Nie będziemy też mówili o niczym innym i wówczas nie będzie żadnej rozrywki. No, dziadku, gadaj, niech nam twoja stara nie żałuje opowieści. Ha, skoro się tak upieracie, niech wam będzie, ale mądrzej byłoby o czymś innym mówić. Zwłaszcza teraz, przed nocą, uznała babka. Wtedy dziadek zaczął, a na wszystkich twarzach pojawiło się napięcie. Niewiele już tego, co wiem, ale co wiem, to powiem. Może będzie to w obecnych czasach przykładem dla kogoś? Nie zaszkodziłoby to zaiste wielu ludziom. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że pająk siedzi zamknięty, a oni znów są pewni swego życia, poczuli się podobno tak, jakby byli w niebie. I Pan Bóg ze swoim zbawieniem wśród nich. I długi czas było dobrze. Trzymali się Boga i unikali diabła, i również rycerze, którzy od niedawna sprowadzili się do zamku, mieli respekt przed ręką Boga i łagodnie traktowali lud, pomagając im się dźwignąć. Na ten dom zaś patrzyli z czołu niemal jak na kościół. Z początku, co prawda, Strząsł nimi dreszcz, gdy mu się przyglądali, gdy widzieli więzienie okropnego pająka i pomyśleli, jak łatwo mógłby się wydostać i dzięki sile szatana całe nieszczęście zaczęłoby się na nowo. Ale wkrótce spostrzegli, że moc Boga jest silniejsza niż moc diabła i z wdzięczności dla matki, która umarła za wszystkich, pomogli dzieciom i darmo osprzątali im gospodarstwo do czasu, kiedy same mogły pracować, przełożyła Edyta Sicińska czytał Jacek Brzezowski.